Mogę po prostu dużo jeść, a potem wymiotować. Ja im wszystko oddam. Ten ser to nie będzie dzisiaj jedyna wypływająca substancja, jaką zobaczysz. Patrzcie na to. Ot. Wyobraźcie sobie, że wchodzicie do waszej toalety i jakiś kot. O kurwa, demon. Ja pierdolę, jak może się tak wygiąć w ogóle? O, kleptomancja! I sorcery. Ktoś nie zmieni masterek. FK level 1. Ta gra być wreszcie czymś ciekawym na tym LCZ, nie ciągle jakieś gówniane tanki i tak cię tym wykaruje. Można w studiacji jest kupić koszulki G2, powodzenia w ten weekend, będziemy kiwicować z widowni. Ten, czyli jutro? Pojutrze w sensie? Ty, ta animacja Q jest jakaś dziwna, nie widziałem na tym mechanizmie. Czy Stana sprokuje kleptomancję raz na 30 sekund na linii i dostała Sag of Gold. Ale brzydka jest ta animacja. Koleś ma tak wysokie życie. O, nie wiem czy warp it, czy nie warp it. Na pewno nie warp it, jeżeli mój dołowotny zginie dwójkę. I... Up. No dobra, mój dołowotny zginął. Mieli informację, ale zginęli. Dobra, ja zaraz mam budki, więc kupmy sobie budki. No. I może skankujemy go jeszcze raz, to jest nadal możliwe. Nie, double buffa nie oddałem ze spokojem, dlatego że koleś zginął po mnie, więc jakby też stracił ten buff od razu. Ta animacja jest beznadziejna, nie podoba mi się ta animacja. Powiem wam, że jest kopane na tym topie.
Dobra, udało nam się jednego killa Talonowi oddać, mimo że jest 2-4, to nie ma tragedii, chociaż moje dwa kille są tylko na jednej osobie. Tyksun. Taką informację dostałem od mojego Malzahara, ale nie wiem, czy to cokolwiek zmieni. I... mogę zniszczyć tego warda i źle będę... Peace. Jeszcze dwa kampy i mam szóstkę. Średnio chcę walczyć. O! Moim zdaniem szansa na zabicie mida jest naprawdę niewielka. Ja się tu pokazałem na wardzie, zrekaluje się może Warwick, przez to tu przyjdzie. Chociaż topa teraz to chyba w ogóle nie zabijemy. Poziomek po prostu ma za dużo armora na nasze dwie postacie. Więc nie wiem, czy to dobry pomysł iść na topa. Z drugiej strony na bocie też nie mamy szans, bo Alistair jest zbyt tankowny, jeszcze Tristana ma BF-a. Ja bym tylko z Malzaharem musiał grać jakieś 2 na 2 czy coś. Jakby nie było tak źle, jakby trochę bardziej się zgrać, to w sumie mogłoby zostać złączona ta Ari, albo jakby miał trochę więcej obrażeń. RIP. Nie wiem, jak on zginął Mind Flasha. Może myślał, że nie musi flashować i nie odflashał od razu, przez to ten... potem go po prostu Warwick dogonił. Znaczy tak musiało to wyglądać. Ale ta animacja jest naprawdę beznadziejna. Podoba mi się nie trochę. Warrior dostępny za 40 sekund. Ale wiecie, jeżeli ta Ari da się tak złapać ulta, to jest możliwe, że da się jeszcze raz tak złapać ulta. A jeżeli da się jeszcze raz tak złapać ulta, to może jeszcze raz ją zabijemy, a jeżeli... Znaczy jeszcze raz ją zabijemy, to może tym razem ją zabijemy. Co? Bo Kog'Maw i ten, na bocie się farmią powoli. Taki kill na midzie mógłby rzeczywiście pomóc i wpłynąć trochę na tą grę. Najłatwiej byłoby, jakby ta Ari weszła w krzak, gdzie ja się czaję i po prostu zostałaby zultowana przez tego ziomka, a ja nawet nie musiałbym używać ulti. Bo jak ja używam ulti, to ona po prostu wie, że nadchodzę i przez to ciężko ją zabić.
Dobra. Dało się zgarnąć 2 kila jakimś cudem. Cieszę się, że Talon dostał killa, bo moim zdaniem Talon jako postać bez kill jest bezużyteczny. O, ale, ale... To była dziwna wymiana. Mogę zgarnąć od buffa. Nie puszuję, jakby puszowała, to poszedłbym na bota. Wątpię, żebyśmy ją zabili, ale przynajmniej byłaby szansa, że ją obił. 130 golda. Na szczęście Drissa ma kleptomancję, która w ogóle jej nie pomaga. Nie miała please footwork czy coś takiego, to na pewno by mieli trochę większą presję na bocie. Niewiele, ale... Fajnie to zrobiło, please zresztą. Talon już tu nie idzie, więc nie ma sensu próbować czegokolwiek zrobić. Było trochę chciwe z strony tego Warwicka, ale zabrał mi Blue. Powiem pomagać prawdopodobnie, bo nie mam takiego wrażenia raczej, że zajdzie Warwicka. Ten Warwick w ogóle ma Aftershock, pierwszy teraz tak spojrzałem. Nie, że to dużo zmieniało, w sensie jak używa Fira, to po prostu jest trochę bardziej tankowny. Jest jakąś, jakiś moment 0.4 ma ten Mazar. A Merkury mogą być dobre na tą grę, ale z drugiej strony, że tam mi się przydałem na Tristana, więc na razie nie kupię butów, tylko skończę Black Cleaver. A potem jeszcze zobaczymy, jakie buty zrobimy. Będziemy turę do tyłu teraz, w tym momencie. Przynajmniej się teraz zbladę, jeżeli chodzi o wieżę. Będę, że Kog'Maw nie spodziewał się jeszcze ulti. Dobra, więc ulta. Talon i ja musimy tą grę wykarować. Wygląda. Oh my.
Prawie one shot, ale nie sprokował pasywki. Dałem jeszcze trochę obrażeń, ale to tyle co mogę zrobić. Kristana, jeżeli dostanie reset, to może wszystkich zabić. Ten Mazar, albo mam takie wrażenie, albo. No nie jestem pewien, czy to tylko wrażenie, czy nie, ale. Kurczę, ten Mazar ma strasznie małe obrażenia. Albo to jest obrażenie, albo nie wiem o co chodzi. Okej, 2 kila. Może ich red buff jest dostępny. Mam black cleaver, żeby troszeczkę penetrować tego poziom. Jeden z nas. Chyba, że na mnie będzie gonić, co to jest możliwe, patrzę na to. Okej, dopnę się. Ninja Tabi zrobię raczej. Tak mi się udaje, że zrobię Ninja Tabi na tą grę. Pomogą. Chociaż kurczę, Merkury też pomogą. Ten Warwick jest bardzo, bardzo silny. Raczej ona weźmie planta, to ma. Ninja Tabi dostępny na Tristana, więc sądzę, że nie zginie tak łatwo na Tristana od Talona. Nie ma takiej opcji. Ja powinien gonić Warwicka, bo z niego jeszcze nie mam staka, więc... Nice, to jest chyba ace. To jest chyba ace, ja potrzebuję staka z Tristana i z Warwicka, z to co jest. Następnym razem na pewno będę gonić Warwicka, bo staki są w sumie ważniejsze niż cokolwiek innego. W momencie szczególnie. W ogóle jak to mi nie dał, no. To zawsze level to level, prawda? Thank you.
dwa tureciki, trzeba spingować na Shora, żeby na niego uważać, ale tak poza tym to trochę skombakowaliśmy, jeżeli chodzi o tą giereczkę. To co widzę, to Warwick zultował i chciał mnie gonić, albo chciał kogoś gonić. 16, 19, 21 minuta, nie wiem co to za dymy. Ginzo adapts my gathering storm to AP. Oczywiście, 50 minut. Wiecie co, ja zultowałem tylko po to, żeby... Ten Zealand w tym momencie, kiedy my zostałem po sobie. O nie, to było to unlucky. Ale ty może Kogma wszystkich wyklika, a może chyba nie. Zdecydowanie nie. A troszeczkę złą osobę wbił ten ziomek tam. O, może to wystarczy. O! O! Jeszcze było bliżej. Autoataki! Autoataki! Mezari! Nie, 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 nie! Autoatak! Kasing! Mazar, awkuje. Ja będę robił Spirit Visage, bo on mi da troszeczkę więcej regeneracji z W. Nie wiem co się dzieje w tej gierce, wiem za to, że oni banneru nie mogą zabić. Ty patrzcie na itemy Kog'Maw'a, wygramy tą grę niedługo. 50 AP z jakiegoś powodu, czy to jest gin, co? Dobrze, nie Kog'Maw ten. Najpierw mi pinguje, że chcę red buffa, a potem mi pinguje, że chcę jeszcze farmę na bocie jebany. O, kudek. Man speeda daje ten. Co tu się dzieje? Czy on może ją tam shotować? A no może. Te nul by tutaj nie przemyślane. Eksplozja. Niestety Trisana dostała Ruta, aczkolwiek byłem sam i nikt tam nie mógł dołączyć. Mogłem Root i cofnąć się, a nie atakować. Mogą mnie ginąć. Za 40 sekund będzie ok. Jak Kog'Maw będzie miał trzeci przedmiot, kiedy zdobędzie trzeci, to kiedy zbuduje, tak? Potrka. To gra się skończy, ponieważ wtedy Malphite, Warwick i nawet Alistar stopnieją. Pod jego obrażeniami, naprawdę. Tak będzie Hellbar wyglądać, także zaczekajmy do tego, jak Kog'Maw zdobędzie ten jeden przedmiot. Jeden przedmiot GG, jeden przedmiot GG. Ja jak będę miał Spirit Visage, to nie, teraz będę bardziej tankowny. Wiesz, ta Tristana i tak nie rżnie. O, on już ma ten, to jest GG. Nie możemy przegrać tej gry.
Chociaż w sumie Tristana. Nie, no nie możemy, a może Tristana. A może. To jest jeden z mniejszych sposobów, jak możemy przegrać. Please! Oh, tak blisko, tak daleko. Okej, nie wyszło to tak tragicznie, bo w sumie ja dostałem czwarty stack na Tristanie. 250 AD, do tego dwa naszory oddaliśmy. Ale jak Kog'Maw dostanie ulti z Illaana, albo jakby jeżeli Kog'Maw po prostu nie zginie od razu i Mazar będzie za Kog'Mawem, to te fighty powinny być wygrane, tylko po prostu w tym fajcie Mazar, Kog'Maw, jakby, to nie był teamfight, nie? To nie był teamfight, ja kupiłem trochę czasu, to nie był teamfight, ja też mogłem to lepiej zagrać zdecydowanie. O! Halo! Oh. Opa. Nie wiem, czy chciałem oddawać tego bapa, ale niech będzie. Znaczy zastanawiałem się, czy nie oddać Godzillanowi, ale to nie ma znaczenia. Nie możemy siege'ować bardziej. Ja bym chciał red buffa tej Tristanie zabrać, bo red buff jest dostępny. Pamiętajcie, że oni mają teraz naszora, nie? Więc na tą chwilę to my tak naprawdę wygrywamy. Na spokojnie. O. Dobra. Nice. Jak mówiłem, jeżeli Kog'Maw nie zginie, to oni są skończeni. A za dużo obrażeń. Nie dość, że bije tanków, to jeszcze bije Kera, chociaż Tristana trochę źle wskoczyła i Tristana została zabita praktycznie od razu, dlatego oni przegrali tą walkę, nie? Bo Tristana też ma dużo obrażeń, Tristana też może nas zabić, tylko że na przykład w tej walce Tristana strollowała zdecydowanie. Nie wiem, czy powinniśmy się aż tak bać, żeby od razu się wycofywać. Może, ale... Nashor się skończy w tym momencie, więc Nashorani już nie pokrystają. Ja zrobię Randuina, że ta Tristana mnie tak nie krytowała. Ten build Rengara jest pod cederkę, pod łapankę bardziej, nie? To jest taki build pod łapankę, bo mam 40%, więc mój ult ma tylko minutę cooldowna, na 16 jakieś 48 sekund. I do tego jeszcze jestem w miarę tankowny. Penetruje armor, bardzo mocno penetruje armor, dlatego że mamy ulti też penetruje armor.
od czasu patcha 8.4. Redbuff jest dostępny, Kog'Maw to co widzę, teraz się podpuszczę. Zaraz mam 16 poziom, chciałbym dobić 16. Ta fala zaraz tu będzie, na tej fali dobiję 16. Okej, co my tu mamy? 20 sekund, czyli 4 sekundy więcej, do tego armor o 6 więcej, range większy, moment speed większy, jeszcze ulti 42 sekundy, a nie 8. O nie, to jest prawie bomba combo. Ja nie zginę w tym bomba combo, tylko Kog'Maw ma, nie ma pasywki. On miał, z tego co widzę, QSS-a i dlatego on tak agresywnie zagrał poprzednią akcję, ale... Jak z ciekawości. To jest tylko 40 sekund cooldowna i odzyskam arkę. Dobra, szybka cofka. Jedna szora merka będzie dostępna, ale małe obrażenia mam w tym momencie. Więc jak mówiłem, jeżeli Kog'Maw skinie, może być problem. Elixir jest, 22 sekundy do ereczki. Jestem w stanie znowu skautować, gdzie oni są. Ereczka trwa tylko 20 sekund, więc dużo czasu nie mam, żeby wiecie, pobiegać bez celu, tylko po to, żeby sprawdzić, co tam się dzieje w tym fajcie. O mój Boże, ten Dylan mnie zlutował, jak ja mam. Dziwne rzeczy się dzieją, naprawdę nie wiem co się dzieje, nie wiem co ja robię, nie wiem co inni robią. Ale chyba oddamy tego na Shora. Ja mi się wydaje przynajmniej. Ja nie mam ulti w tym momencie, oni robią tego na Shora w dwójkę.
troszeczkę pogoniona tam zostanę. Ja nie mam ulti, więc to bardzo... Warwick tam się dostanie szybciej ode mnie, ja nie mam. Malphite stepował. Dobra, mam jedno killa z tego. Ten jeden kill troszeczkę, wiecie, pomoże oczywiście. Znaczy lepiej, żebyśmy mieli tego killa, niż żebyśmy nie mieli killa. Nie wyobrażam sobie teraz teamfightu, jak wszyscy mamy 6 przedmiotów. Ale Kogmo zaraz będzie miał Frozen. Tak, Tristana ma full build. Tyle to wiemy, że Tristana ma full build. Ale może Kog'Maw niedługo też będzie miał 6 przedmiotów. Rozumale 100 golda, no dobra, czyli Kog'Maw będzie miał 6 przedmiotów i Tristana będzie miał 6 przedmiotów. Mam nadzieję, że Tristanie dostanie jakieś te eliksiry w teamfightie. Ale no cóż, ja mam Randuin Omen, więc trochę mniej będzie mnie kritować. Bardzo, znaczy prawie w ogóle... znaczy prawie w ogóle nie będzie widać różnicy, nie? Nie będzie widać różnicy. Dlatego, że jest zbyt silna. Tak mnie złanszotuje. Malphite właśnie, Malphite na takie giereczki jest właśnie w porze. Jak Kog'Maw ma W, możemy podejść, jak ona nie ma W, nie możemy podejść. Proste, proste. Leżnik został niby spalony. Kog'Maw niedługo będzie miał za to pierwsza. Dostaliśmy turret. O, 18 poziom. 6 sekund na W tylko. Sekund i 50 sekund. To jest zły pomysł. Było blisko. To jest trudność teraz takiej Ahri, bo Ahri nie zdobyła nic, ani nic pod życie, ani Zoni, prawda? Więc teraz Ahri w takich sytuacjach, jeżeli pójdzie na jakąś linię i będzie próbować na przykład pushować, a Talon jakimś cudem uniknie charma, to Talon ją one-shotuje. Bo jeżeli Talon użyje, znaczy musi po prostu trafić pasywką, nie? Jeżeli Talon trafi pasywką, to ta gościa jako zresztą. Ja bym chciał jeszcze Stoneplate może, albo Locket chociaż, albo nie wiem, Nightbow, cokolwiek, ale raczej mnie nie będzie stać w tej grze na nic. Resterak. Za minutę 20 jest Smog. Smog skończy tą grę na pewno. Jeżeli gra się nie skończy, a Smog będzie dostępny, to Smog skończy grę. Chyba, że będzie jakaś super wyrównana walka o Smog, albo więc sąd, że jeden team dostępny.
Warwick głęboko wchodzi. Ograna. No, to są za Teraz town speed pushuje. Tristana robi obrażenia, jeżeli Tristana zrobi na tyle obrażeń. Chyba. Chociaż czy GG, może ich zatrzymamy. To są cztery osoby żyją generalnie. Cztery osoby, trzy versus cztery. Ciężko ich będzie GG? GG czy nie GG? Ja bym wziął ten. Nie wiem co tu się stanie, na pewno będzie blisko, tyle mogę wam powiedzieć. Yeah. I was just happy.